Cześć, witam was serdecznie, Retroszmuta się kłania, witam was serdecznie kochani w kolejnym odcinku z cyklu Szybki Szpil. Na dniu dzisiejszym zagramy sobie w grę Balu Nasy, wydaną na tej pięknej oto składance przez Tomixa z Komoda and Amiga Plus. No i co, zaczniemy może grę wczytywać. Gra ta została wydana w 2001 roku na Commodore 64 oraz na Amstrad CPC przez New Dimension Software. Czytamy sobie już za ten czas loader. No i wybierzemy ową grę. Gra jest na stronie B, więc będziemy zmuszeni po wczytaniu loadera obrócić ją na stronę B. No a w grze sterujemy balonem, musimy włączyć włącznik, no i dostać się do wyjścia. Oczywiście będziemy musieli uważać na pole siłowe, no i na przeciwników, którzy będą nam chcieli uprzykrzyć oczywiście wykonanie tego zadania. No i mamy loader. No to co, wybierzmy sobie grę Balonasy. No i... aha, musimy obrócić dyskietkę na drugą stronę. Tak też czynimy. No i jeszcze raz. No i mamy balonasy wczytane. Welcome to the final release of balonasy. Tak. No dobra. Oczywiście nie dopowiedziałem, kto jest programistą. Richard Bayliss, tak. Bardzo znany człowiek. W świecie nowych gier, jak i z nieco starszych gier na Commodore 64. Co tu teraz? O dobra, już się udało przełączyć. Part 1, part 2, a weźmy może easy. Tak. No to co? Press fire to play. No to spróbujmy. Pierwszy poziom jeszcze jest bardzo prosty. Musimy tutaj właśnie przełączyć włącznik. Przejść przez pole siłowe, które oczywiście teraz mnie unieszkodliwiło. Aj, trzeba uważać niestety też na te krawędzie. A. No kurczę blaszka. Dobra. Nie no, w takim tempie to ja nie przejdę nawet pierwszego poziomu. Dobra. No i udało się przejść. Dobra, pierwszy poziom w szybkim szpilu to tradycja. Później już nieco gorzej jest. No ale też dlatego nieodzowna nazwa Szybki Szpil determinuje do tego, by pokazać grę szybko i krótko. Dobra, press fire. Dobra, teraz tu musimy na tego gościa uważać. No tu już jest nieco wyższa szkoła jazdy. Dobra. No i teraz tu musimy dotknąć tego wyłącznika. No niestety ta sztuka mi się nie udała. Tak. No ale dobra. Dotknąłem wyłącznik, mimo że zginąłem później. Przechodzimy do trzeciego poziomu. To już jest sukces. No, tutaj już jest zdecydowanie pod górkę. No, niepotrzebnie dotknąłem się. No i game over, game over. Także to byłoby wszystko w tym krótkim szpilu. Jeśli chodzi o grę Balonasy z 2001 roku, jeśli się nie mylę. Z 2001 roku gra również wyszła, tak jak wspomniałem na wstępie, na Amstrada CPC.
Także jeśli ktoś z Was nie grał w tą grę, to oczywiście gorąco zachęcam. No a ja sobie jeszcze poćwiczę, może mi się uda dojść do późniejszych etapów gry. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego krótkiego materiału. No i widzimy się w następnych. Trzymajcie się, cześć.